Od samego rana tłumy petentów, chociaż tym razem nie w urzędniczej sprawie. Jestem pierwszy raz, na razie zacząłem zwiedzanie, ale jest to na razie bardzo fajna inicjatywa, podoba mi się. Bo i miejsc do zwiedzania jest naprawdę sporo. To jedno z popularniejszych, sala posiedzeń Rady Miejskiej. To tutaj zapadają najważniejsze decyzje dla mieszkańców. Piętro niżej gabinet burmistrza i jego słynny fotel, który największe zainteresowanie wzbudza wśród najmłodszych. Dzisiaj jest akurat taka okazja, panie nas zaprosiły tutaj do urzędu, więc przyszłyśmy, bo no dzieci muszą też zobaczyć, prawda, jak burmistrz tutaj nasz urzęduje. Dwa piętra wyżej i jesteśmy na strychu. W tym miejscu można zobaczyć, jak wygląda mechanizm zabytkowego zegara, który od lat odmierza czas na tarnogórskim rynku. Zawsze warto poznać to, co na co dzień jest niedostępne. A takie dni do tego są najlepsze. Ratusz w Tarnowskich Górach ma prawie 120 lat. Pomimo sędziwego wieku wciąż jest w znakomitej formie. Idealnie utrzymany jest wizytówką miasta. W Tarnowskich Górach chcemy, aby każdy z mieszkańców o dowolnej porze, kiedy tylko odwiedzi ratusz i nasz drugi urząd przy ulicy Sienkiewicza, mógł ten ratusz zwiedzać, mógł poznać urzędników, mógł zobaczyć, gdzie oni pracują, a jednocześnie troszkę historii miasta, więc jak to miasto wyglądało kiedyś, jak kiedyś i na czym kiedyś w mieście pracowano. Wnętrze ratusza bardzo często zmieniało swój wygląd. Do dzisiaj na klatce schodowej widnieją pamiątki z czasów II wojny światowej. Do tego piękna kuta balustrada z wicią roślinną. Ponad 20 lat temu w ratuszu przeprowadzono remont dachu. Kilka lat później odnowiono główną fasadę. Ludzie są otwarci, mogą sobie pooglądać, jak urzędnicy pracują, porozmawiać w takich luźnych warunkach, można powiedzieć, z panem burmistrzem. Są rozdawane autografy, ludzie są bardzo pozytywnie otwarci. Z roku na rok mamy coraz więcej tutaj mieszkańców. Do 1894 roku w miejsce ratusza działał Sąd Okręgowy i Szkoła Górnicza. Projektantem nowego budynku był berliński architekt Hermann Gut. Magistrat oddano do użytku w roku 1898. To też chcemy, żeby mieszkańcy zobaczyli, że można było tak dawno temu, tak przewidująco projektować obiekty użyteczności publicznej. W tym roku tematem przewodnim Dnia Otwartego Tarnogórskiego Ratusza było UNESCO. Oprócz zwiedzania magistratu mieszkańcy mogli dowiedzieć się więcej o pogórniczych zabytkach z wystawy, jak i z wykładów Zbigniewa Pawlaka. Wszystkie te cenne archiwa mają szansę, by w przyszłości być wpisane na światową listę UNESCO.